Dobrze, kontynuujemy szal. Ja podejdę tutaj, moi bohaterowie tutaj będą niszczyć. Ja mam tutaj większość samych magów. A one też nie atakują wręcz? Aha, tylko używają przeżywania pająków. I tak to jest słabo. Trzeba liczyć ogólnie na bohaterów. Mam tu sporo surowców. Dobra, teraz dowodzimy tym paktem w końcu już. Jeszcze tylko brązowych musimy rozwalić, czy tam pomarańczowych. Będzie ok. Tylko wiedzieć było. Targów nie wysłałem chyba nigdzie. Będziemy się pomyliło. Wypuścić kolejnego potwora, to by bronił tutaj dziś, czy tylko potwora już zabiły roczne elfy. Nie wiem, bo go wypuściłem, gdzieś poszedł. Dobrze. Jest kolejny klucz do celi. Nie wiem, otworzymy i zobaczymy. Dywersja. Kończone zadanie. Droczona bestia podziemi, też poziom 19. I on leci gdzie? W naszą stronę. Aha. Aha. Super. Także teoretycznie mi ten władzy nie pomógł. Well done. You have conquered a deep. Złe wieżyczki tracą. Dużo tracą nawet, ale. Mogą mnie rozwalić. Przejdźmy kolejny posterunek. Teraz kolejny pasował zająć. Wspólna sprawa. Dziwne spotkanie. Portali Rohena. To mamy tutaj zdobyć. Gdzieś w szal to musi być ten kawałek. Turner. Mało jednostek do walki w warciu. Ale co może porodzą nasze elfy. Nekromantów mamy to. Czy nekromantki to tworzą te szkielety dość potężne.
bym się przyszedł z chęcią. Dlaczego mogę rozwalić w sumie, bo tutaj przydałoby mi się więcej surowców. Czy miejsca do arachnity zajmują? A tylko przewołują jakieś pająki. To przejęliśmy. Ja to nie było żadnego, a to kolejny atak leci już. Wierzchki są dość mocne nawet. Agonia. Czekajcie, bo oni tędy biegną, ale teraz może pójdę tędy. To postaram się tam przejąć. Właśnie problem, bo tu mało jednostek walczących w parciu jest. Czekajcie, ty bym sobie zrobił jeszcze wieżyczki gdzieś. Już w sumie nie trzeba. Elegancko. No i to mi się podoba. Teraz kolejny przyjmujemy. Fajne, że też mamy tutaj taki właśnie jak w Splatoon się 3 troszeczkę pomysł, że tu właśnie mam te sektory. Tylko, że tu jest nieograniczona ilość surowców. Tutaj mamy sporo surowców do garnięcia. Tak, kurwa. Właśnie, że te ataki są. Niestety. Well done. You have... Przyjąłem. You have lost a depot. Serio. Skąd się wzięli nagle? Właśnie nie tworzą czerwoni. To prądowód. To prądowi, pomarańczowi się tworzy. Działają obóz główny. Well done. You've conquered a depot. Thank you.
się wydaje, że wystarczy już jednostek. Jeśli liczyli tutaj obóz, do tego obóz wroga, to by się już nie tworzyli, nie? Seriously. Masakra. Tego nie przejmę i tak. Oh my god. Dużo magów strasznie zrobiłem. Zobaczmy, jak oni pójdą w ogóle. Tak, żeby nie zginęli mi po drodze. Teraz nie mogę więcej tych kurde armii mieć. Widzę, że to mało miejsca jest trochę. Kolejne są dość silne, bo tu mają tutaj właśnie ogień, mróz. Zresztą te kamienne golemy, które są dość wytrzymałe nawet.
ale one nie mogą chyba przejmować tych ziem. Terytorium. Także lećmy tam niszczyć wszystko, co się da. Tutaj 50 armii tylko. W tej mapie można mieć. Szkoda. Archontów. O, okej. Well done. You have conquered a depot. To już powinno być lepiej. Już lżej nam powinno być. Czekaj, bo najpierw za dużo tego wszystkiego naraz było. Mogłem się zbytnio skupić na wszystkim. Teraz już mamy odpowiednią ilość już armii, to jest git. Te jednostki walki w arpiu to tu lepiej jest. Dobrze, tutaj możemy też przejąć to. Well done. You have conquered a depot. Okay. No i dobra, teraz będzie z górki wszystko. Szal to też duże miasto. To raczej mi powinny przejąć tą, mam nadzieję. O, no elegancko. To mi się podoba. Tak jest, widzowie. Która jest godzina? O kurde. Sporo odcinków dzisiaj nagrałem. Tak tutaj dzisiaj będzie raczej ten ostatni już. Teraz też porobiliśmy zadanie w Splatforce 2 i pobocznych, i tych głównych.
się to Draglur. Tutaj byliśmy, tutaj mamy szal. O, tak trzeba widzieć. Już niebawem koniec. Mączkami nie mogę sterować, jak dziwo. Aż kurde. Well done. You have conquered a depot. Dobrze. O, tu coś jest. Skrzyneczka tu jest. Tak mam portal czasu. O. Archont jakiś. Mamy Skerga, który sprzedaje różne rzeczy. Ciekawe co chodzi z tą skrytką. Więc dobre skrzywienie portalu Rohena. Ktoś jest profesorem w pieśni szkła. Ciekawe co chodzi z tymi dźwigniami. I żeby te skrzynki jakoś otworzyć. Zresztą fajnego zawierają. Pójdę obczaić te skrzynki przy okazji. Skrzyneczki i dźwignie. Cześć, otwarty, czy nie, jeden... Siedem regli. Well done. You have conquered a deep... Teraz. Cztery otwarte, nie, czy trzy regle otwarte, cztery zablokowane. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. To sobie nie tam, nie wiem. Czy zablokowane? O. Dwa regle otwarte, pięć zablokowanych. Przemieszają tak. To się przemiesza tak. Hmm.
6, rygi otwarty, jeden zablokowany. 2, 3, 4, 5, 6. Jeden jest powiązany z tym. Jakoś dziwnie to jest to robione. Marchon, nie możemy tym Marchontem pogadać nic. Czyli tam jest... Jak to kurde jest? Bo tak dziwnie to wszystko jest robione. Cel gry zamknięte. Cztery zamknięte. Zajdzie gdzie otwarto, jeden zablokowany. I ten. Well done. You have conquered a depot. You have lost a depot. Oh. No, powiem o tym frajerze. Nawet nie wiem, skąd się wziął, ale dobra. Zostać w miejscu. Czekajcie, tutaj gdzieś był kolejny kamień chyba. Tutaj był kolejny. Szmaciarz. A nie, to poziom 16. Dziedziny jest w ogóle. Jakieś inny to szedł chyba, nie? Mi się przynajmniej wydaje. Well done. You have conquered a depot. Quick, quick. Quick, quick. Quick now. Well done. You have conquered a depot. Tak, to jest zamknięte teraz chyba, tak?
Well done. You have conquered a depot. Well done. You have conquered a depot. I don't understand. All the depots. The town belongs to us. Elegancko. Należy do nasz. Że przejedźmy szal. Gdzieś tutaj był ten tytan, ale... Bo tutaj ten sektor straciliśmy właśnie. A, teraz wszystkie sektory straciliśmy po prostu, aha. Nie będziemy kierować armią? A tu dawaj, tu jest szmaciarz. Poziom 16. Tu miał poziom jakiś większy, tam żeby miał poziom 19, to nie. Dziny, nie skąd się wziął ten tytan. Komputer jakoś go stworzył przez tą magmową, magmowy budynek. To trochę dziwne, no ale cóż. I tutaj jeszcze na początku gry, o to jeszcze tutaj, tak? Ten tytan. do Kryształowego Pustkowia mamy portal. Fajnie, tylko jak to przejść tą skrzynkę zasraną? Sześć rygli otwartych, jeden zamknięty. Jeden rygli otwarty, sześć zablokowanych. Chyba, że trzeba zrobić, nie. Żeby było po trzy może. Ja na pół, czyli trzy, trzy. Trzy, cztery zablokowane. Cztery rygli zablokowane, trzy. O, udało się. Chyba jest moneta czaszką. Rubin. Wow! Kto regla... Nie wiem, jak to się udało, ale klikałem, że miałem wątpliwości. Czyli teraz wszystko musimy dać na drugą stronę. Zasadziło monetę czaszką, czyli tutaj będzie pewnie kolejna moneta z czaszką. Czyli trzeba jakoś klikać, zrykać. Trzeba tutaj opanować sytuację. Pięć rygli otwartych. Tam jeden jakoś. Ja musiałem źle ustawić akurat. Czekajcie, bo to jest tak, że te regle są otwarte, czyli raz, dwa, trzy. Czyli musimy wszystko dać na tą stronę, a tamto były na tamtą, dobra. To jest tak, że... Że... I to będzie pewnie jedyny, co brakowało, tak? Dokładnie, czyli ten penis tutaj. To idą tak. To idą tak.
Tym idą tak. To jest ok. Bank. Czyli ja bym dał. Tak. O tak. O. O, 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 o. Może jak pracuje, ale pewnie dużo zajęło mi to minut. Ale mimo wszystko udało się otworzyć te dwie skrzyneczki. Dość ciężko nawet było to ustawić. Znaczy może nie było tak ciężko, tak po prostu. Trzeba się śpieszyć, gdy się nagrywa. I mamy akurat 5 monet czaszki. Jeszcze możemy pójść do krateru przy okazji. Krater to jest. W tej chwili nie można. Serio. To było dzielnica Archontów. Musi pewnie podejść specjalnie pod portal, albo nas przejdzie się od razu do portalu. Ale mamy wszystkie monety czaszki, jakie można byłoby uzyskać. Także finally. The rebels are very grateful to you, Shaikon. Is this here the portal to the Crystal Forest? No, to the Crystal Wastes. The Crystal Forest lies farther to the south of it. The rebels and I will support you. Our victory will only be complete when Sylvina is dead. Dobrze. O, mrugnęła oczkiem. Teraz mogę się teleportować. Teraz mogę. Także krater. Bo to do magnetycznych kamieni. To niedługo będziemy bić poziom 30, a nasi bohaterowie będą mieć poziom 24 maksymalny. No właśnie, tak mi się coś kojarzy, że 24 poziom maksymalny będzie. Dobrze, ja sobie zrobię cięcie. Jak oni tutaj przyjdą pod tą skrzynkę, to sobie wtedy włączę nagrywanie z powrotem. Dobra, to już dobiegam do krateru. Znaczy, no, do tej skrzyneczki z krateru. Tu się musi pojawić ten czarny czarodziej znowu. Serio? O! Chyba tu już dużo traciłem, pewnie tym mocą toporu. A kolejne 200 doświadczenia. Dobrze, otwieramy skrzyneczkę. I mamy takie oto właśnie rzeczy. Liczyłem na coś lepszego troszeczkę, no ale nie będziemy narzekać. Także udało mi się uzyskać wszystkie monety czaszek, wszystkie skrzynki tutaj z krateru otworzyliśmy. Możemy wrócić do szal, do dziennictwa Archontów. Bang. No i dobrze. Także w kolejnym odcineczku udajemy się do kryształowych pustkowi. Także dzięki za wasze czas, za wasze oglądanie i możecie coś tutaj zostawić, jakąś łapeczkę, subskrypcję, by wam się chciało mnie częściej oglądać i widzimy się w następnym materiale. Strzała. Tutaj widzowie jeszcze dogrywam, bo zauważyłem, że mogę zanieść się wykuciem oręż, także może jeszcze pójdziemy do zachodniej gardy. Ja na szybko do zachodniego domu, wytworzymy jeszcze tą broń. Także no, żeby już potem nie wracać specjalnie. Nieskończoność srebra, wiadomo. Tom Halikot, może nie pogadać, co ciekawe. Tą tam chcę. Greetings, Your Highness. Did Utrek tell you that nonsense? He said you'd appreciate that title. Sooner or later, I'm going to kill him. I'm afraid I'm not very good at that. She has already left again. Oh yeah, biedaczek. I hope she takes care of herself and the child.
Do you enjoy your position? It's rather easy. It's been quiet since Aya's attack. I'm already starting to get fat. Then let me give you an additional task. There are still a lot of Shaikon in this world. Those that broke off their bonds with Shaikur, or those that don't know about their origin yet. As the fields are still occupied by the Highmark, this is going to be a new home for the Shaikon. But if there are really that many of them, how can the Westguard support them all? They're going to eat us out of house and home, if you don't mind my saying so. Then we shall make use of the Shaikon's skills to make up for the additional costs. You will form a band of mercenaries from the Shaikon. With their skills, you should soon be able to earn enough gold for the Westguard. I see your point. I'll begin work straight away. What shall we call this band? Call it the Hand of the Dragon. Smoczą łapą. Właśnie ta smocza łapa to właśnie to będzie nawiązanie do... Did Utrek he said sooner or later? Dobra, no to właśnie będziemy mieć sobie gry swobodne właśnie możliwość no właśnie dalszej losów tutaj smoczej łapy. Nitols, I have found a that makes my heart jump for joy. Oh yes. Yes. Well done. That and here is my first. Krwawy księżyc, obczajmy to. Ho, 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 kradzież zdrowia. To nawet lepsze niż moja broń. Potem przekażę może zbroję moją temu właśnie. Borowi sobie mogę teraz już nawet tą zbroję mu dać. Już jest nawet dobra, jak dla mnie. A przekażę Borowi, czemu by nie. Już ma całą zbroję żelaznych legionów. A, nie może mieć zbroi jeszcze. Czemu? Zbroja płytowa. Będę 24. Sorry, Borek, ale na razie się musisz poczekać. Ale dobra. Tutaj to trochę mam niby dialog, ale już z nim sobie pogadaliśmy. Nie ułożyło mu się z Ają. Mamy tą broń. Potężną. Tak wygląda. Możemy się udać powrotem do Szal. Chciałem po tą broń oczywiście wrócić. Tak, teraz widzowie... Kradzież zdrowia ma nawet złodziej życia. Teraz na pewno kończymy odcinek, także strzałeczka.